Hej kochani, ruszył wprawdzie dopiero sezon wakacyjny, a my jesteśmy w temacie wyprawki szkolnej i przedszkolnej, ale takie życie sklepów z akcesoriami dla dzieci, my musimy dużo wcześniej o tym pomyśleć, żebyście Wy mieli co kupować w sierpniu. Dzisiaj pokażę Wam plecaki, które idealnie sprawdzą się do przedszkola, ale nie tylko, również na małe i duże wyprawy. Tak naprawdę taki plecak jest głównie atrakcją dla dziecka, dlatego warto wybrać go z nim wspólnie, wytłumaczyć mu, że pójdzie do przedszkola, będzie nosiło w nim swoją ulubioną przytulankę, zabawkę, bidon, a także przedszkolne prace. Dla dziecka taki plecak będzie po prostu atrakcyjny i będzie stanowił taki atrybut dorosłości. Przygotowałam tutaj, słuchajcie, kilka rzeczy, które dzieci najczęściej zabierają do przedszkola albo na wycieczki właśnie, a wszystko po to, żebyśmy mogli porównać sobie wspólnie wielkość plecaczków. Co będziemy dzisiaj pakować do naszych plecaczków? No więc tak, ulubiona przytulanka, bidon, mam tu również spray dezynfekujący, chusteczki higieniczne, to się zawsze może przydać, może być też ulubiona jakaś drobna zabawka, no i teraz na wycieczki bardziej, no to już jakieś na przykład pudełeczko, na lunch, też do niektórych przedszkoli tak naprawdę się zabiera śniadanko, więc to też zależy od przedszkola, no i tutaj jakieś pudełeczka mam na przekąski. Zacznijmy od plecaków Trixie Baby. Mam tutaj takiego uroczego tygryska oraz alpakę. Plecaki Trixie mają regulowane i wyściełane paski naramienne oraz krótki uchwyt u góry, który ułatwia trzymanie i zawieszenie go w dowolnym miejscu. Pas piersiowy zapobiega zsuwaniu się szelek z ramion oraz przemieszczaniu się plecaka podczas chodzenia bądź biegania. Plecak ma dużą komorę i małą przednią kieszeń, w której można schować przekąskę lub inne drobiazgi. Zapinany jest na zamek błyskawiczny. Wewnątrz plecaka znajduje się metka identyfikacyjna. Plecaki Trixie są wodoodporne i można je prać w pralce. Trzeba jednak pamiętać, że im częściej pierzemy plecak, tym mniejsza jest jego hydrofobowość. A teraz słuchajcie, sprawdzamy, czy wszystkie rzeczy zmieszczą się do naszego plecaczka, ale myślę, że bez problemu, bo to jest akurat jeden z większych plecaków, który Wam pokazuję. No więc przykładowo chusteczki możemy włożyć sobie tutaj i spray dezynfekujący. Jeszcze nam sporo miejsca zostało, zobaczcie. Można jeszcze włożyć, chciałam powiedzieć, legitymację, ale w sumie teoretycznie może i nawet do pierwszej klasy ten plecaczek też by się sprawdził, tylko że on raczej nie mieści A4. Pakujemy jedno, drugie pudełko, bidon, zabawka. No wszystko weszło pięknie. No i jeszcze ile miejsca? No, jeszcze pół plecaka, także spokojnie spakowane. Druga marka plecaków, o której chciałam Wam dziś opowiedzieć, to Little Life. Mamy te plecaki w sprzedaży od bardzo wielu lat i ręczę za ich jakość. Są tutaj plecaczki dla dzieci już od pierwszego roku życia, więc również nadają się do żłobka, zaraz Wam pokażę, ale są również dla starszych. Chodźcie ze mną. Zobaczcie, tu mam obie wersje plecaków. Tutaj jest ten mniejszy dla dzieci od pierwszego roku życia, a tu większy dla dzieci od trzeciego roku życia. I tak naprawdę teraz wybór należy do Was, który wybierzecie. Jeżeli mamy na myśli przedszkole, no to też zależy, co dziecko chce do tego przedszkola nosić. Jeżeli będzie to tylko ulubiona przytulanka i bidon, to może wystarczy Wam ten mniejszy. Jeżeli więcej rzeczy, czy myślicie właśnie o wycieczce, no to raczej będzie już to ten większy plecaczek. I teraz jeszcze pokażę Wam, dlaczego ten też nadaje się na przykład dla dzieci już od pierwszego roku życia. On ma smycz bezpieczeństwa, tutaj jest taki karabinczyk, którego wprawdzie nie widać, ale przyczepiamy go do tego kółeczka. To jest uchwyt dla rodzica, jest smycz około metru długości i plecak pełni tak naprawdę funkcję szelek. Możecie nawet uczyć z nim dziecko chodzić, w sensie zamortyzować upadek, jeżeli dziecko właśnie chodzi, no to jesteście w stanie je złapać. Natomiast jeszcze druga funkcja też tej smyczki, no to jest oczywiście bezpieczeństwo na dworcach kolejowych, na wszelkich lotniskach czy w supermarketach macie dziecko pod kontrolą. Wiem, że niektórzy z Was mogą się oburzyć, że smycz bezpieczeństwa, że dziecko na smyczy, natomiast dzieci naprawdę bardzo to lubią, no i to już jakby jest Wasz wybór, oczywiście nie musicie smyczy używać, natomiast sam plecaczek jest naprawdę świetnej jakości, jest wykonany z takiego materiału wodoodpornego, no i tutaj też macie miejsce na wpisanie danych dziecka, także naprawdę, no mówię, nie mieści się tu może super dużo, ale dla niektórych to wystarczy. Słuchajcie, sprawdźmy, co się mieści właśnie do tego plecaczka. No więc tak, słuchajcie, chusteczki, spray wiadomo, że wejdą,
mała zabawka również, przytulanka tak samo się zmieści. Spróbujmy z bidonem, no to już może być większy problem, chociaż o, zobaczcie, tak naprawdę ten bidon się też zmieścił, o, i wygląda to tak. No nawet nie jest to jakieś bardzo wypchane, też bidony są wiadomo różne. No tutaj na pewno lunchówki czy pudełeczka na przekąski już nie dopchniemy. Także no to jest taki mak, chociaż on tutaj widzicie jest taki wystający troszeczkę, więc pewnie tam z przodu coś jeszcze dałoby radę upchnąć, jakieś małe pudełeczko. No ale nic na siłę. Teraz pokażę Wam duży plecak. Sprawdzi się na spacerach, wyjazdach, a także w przedszkolu. W sporej komorze głównej zmieścisz wiele przedmiotów. Łatwo również wyjmiesz je z wnętrza plecaka. Ramionczka są regulowane, dzięki czemu dopasujesz ich rozmiar do wzrostu swojego dziecka. Posiada również pas piersiowy. Plecak ma wygodny uchwyt na górze, dzięki któremu zawiesisz go na przykład w przedszkolnej szatni. Jest wygodny i praktyczny. W środku plecaka znajduje się specjalne miejsce na wpisanie danych dziecka. No dobra, to teraz pakujemy do dużego plecaka. No tutaj to na 100% wszystko się zmieści. Zaczniemy od lunchówki. O, ją możemy, zobaczcie, na spodzie położyć. Tutaj mamy pudełeczko na lunch. Bidon z boku sobie włożymy. No i przytulanka, chusteczki. A, jeszcze zapomniałam te kieszonce z tyłu. Możemy tam odkryć na przykład dezynfekujący, czy też te chusteczki, małe autko, no i jeszcze coś by dało radę wejść elegancko. Kolejne plecaczki, które chciałam Wam pokazać, to są plecaki z serii About Friends Lask. Są to jednokomorowe mini plecaki w kształcie zwierzątek zapinane na zamek. Sprawdzą się zarówno do przedszkola, jak i na krótkie wycieczki. Wewnątrz plecaka znajduje się kieszeń na butelkę z napojem oraz miejsce na wpisanie danych dziecka. Plecak uszyto z wysokiej jakości trwałych materiałów. Tylna ścianka jest wzmocniona, ale nadal miękka w kontakcie z plecami dziecka. W górnej części znajduje się uszko do zawieszenia plecaka, na przykład w szatni. Dość szerokie, grubsze i miękkie ramionczka zapewniają wygodę noszenia. Materiał plecaka łatwo się czyści i jest odporny na wilgoć. Kolejne plecaczki również są z marki Lassik. Jest to tym razem seria Safari. No one są zdecydowanie większe od swoich poprzedników i dużym ich plusem jest jednak to, że mają tutaj z przodu kieszonkę, a dodatkowo, słuchajcie, coś, czego żaden inny plecak nie miał, na spodzie plecaka mają kieszonkę na lunchówkę albo na kapcie na przykład przedszkolne. Materiał plecaka łatwo się czyści i jest odporny na wilgoć. Jest lekki i wygodny. Posiada pojemną komorę główną. Wewnątrz niej znajduje się karabinczyk, na przykład do zawieszenia kluczy lub dołączonej do plecaczka saszetki piórnika. Jest także miejsce na wpisanie danych dziecka i numeru kontaktowego do rodzica. Z boku plecaka kieszonka siateczkowa na butelkę z napojem. Regulowane szerokie ramionczka i pas piersiowy zapewnią możliwość dopasowania do każdego dziecka. Na ramionczkach umieszczono odblaski, by zapewnić dziecku lepszą widoczność po zmroku. Pakujemy, słuchajcie, ten plecaczek. Muszę Wam powiedzieć, że bardzo nam się on tutaj spodobał, bo ma takie właśnie sprytne rozwiązania. Przede wszystkim właśnie o bidonik możemy sobie spakować do tej kieszonki zewnętrznej, nie zajmuje nam miejsca. Tu mamy, zobaczcie, na jakiś bryloczek jeszcze miejsce. No i tutaj spokojnie, może lunchówki już nie będę właśnie do środka pakować, tylko włożymy sobie pod spodem. Ta śmieszna saszetka tutaj jest na jakiś, nie wiem, długopis czy tam cokolwiek, pieniążki na wycieczkę na przykład. Pudełeczko na przekąski sobie włożymy. No oczywiście bez problemu wszystkie nam się tutaj rzeczy zmieszczą. No a te, oj, śniadaniówkę, to możemy sobie zapakować tutaj na spód i tak jak powiedziałam wcześniej, właśnie tu jest fajne miejsce na jakieś przedszkolne kapcie albo ubranka na zmianę. Zobaczcie, możemy ją jeszcze zabezpieczyć tutaj, o, elegancko, żeby nam nie latała. I proszę bardzo. Jesteśmy gotowi na ucieczkę. No zobaczcie, w sumie jeszcze teraz tak wpadłyśmy na to, poza wizją, że te drobne drobiazgi mogłam jeszcze zapakować tutaj na przykład do tej przedniej kieszenki, więc kurczę, no wypas. Elegancko. A teraz pasiaste plecaczki Lewood
Sage. Posiada jedną komorę główną, zamykaną na zamek oraz zewnętrzną kieszonkę na drobiazgi. Wykonany został w całości z poliestru z recyklingu, dzięki czemu jest bardzo łatwy w czyszczeniu. Zewnętrzna warstwa jest wodoodporna. To teraz sprawdzamy, słuchajcie, co nam się tu zmieści. Powiem Wam, że bardzo taki mięciutki, fajny ten plecaczek jest. Ma tutaj kieszonki w środku, więc możemy na przykład sobie bidonik tutaj zmieścić. Z tyłu chusteczki wejdzie też króliszon. No i co? Wszystko się zmieściło elegancko. Jeszcze mamy z przodu tą małą kieszonkę, więc w sumie można było tutaj schować chusteczki na przykład. A na koniec pokażę Wam plecak marki Miguerius, model London. Ten plecak tak naprawdę moim zdaniem nadaje się głównie na wycieczki, bo do przedszkola jest chyba jednak nieco za duży. On ma aż 12 litrów pojemności. Dla porównania na przykład ten duży plecak Little Life'a ma 6, chociaż zobaczcie, tak wyglądem to są porównywalne, no ale pewnie ten London jest jednak w środku bardziej pojemny. Wykonany został z poliestru z recyklingu. Plecak posiada dwie kieszenie zapinane na zamek. Ma wysokiej jakości wytrzymałe zamki z metalowymi uchwytami i taśmą ułatwiającą otwieranie. Ergonomiczne i regulowane pasy naramienne z wypełnieniem zwiększają komfort użytkowania. Dodatkowo z boku plecaka kieszonki na butelki. W środku małej kieszeni znajdziecie również mini kieszonkę zapinaną na zamek, która ułatwi organizację drobiazgów. Pakujemy, słuchajcie, ten wielki plecak. Zaraz Wam pokażę jeszcze, bo on tak naprawdę może być dobry też dla przedszkola, czy tam do zerówki, dla dzieci, które lubią dużo rysować, bo zobaczcie, tutaj się mieści normalnie A4, więc jeżeli potrzebny jest Wam taki plecak, no to tutaj ten polecamy. No i cała oczywiście reszta rzeczy, no również bez problemu wejdzie. Może to być też plecak na przykład do pierwszej klasy, bidonik. Tutaj sobie elegancko włożymy. Tu już przytulanka, zabawka, no i z przodu, zobaczcie, mamy tu kieszonkę zamykaną na zamek, na pieniążki. To już wszystko w dzisiejszym naszym odcinku. Dziękuję, że nas oglądaliście. Oczywiście wszystkie plecaki podlinkujemy Wam pod filmem. Zapraszamy Was na zakupy do naszego sklepu i do zapisania się na newsletter, bo otrzymacie w prezencie po prostu kod zniżkowy na zakupy. Dodatkowo nagramy również w kolejnych odcinkach plecaki dla dzieci szkolnych, lunchówki, inne akcesoria. Więc jeżeli interesuje Was ta tematyka, no to zajrzyjcie na playlistę. Jeżeli jeszcze nie ma tam tych odcinków, to wkrótce się pojawią. No i oczywiście zasubskrybujcie nas. Dzięki za oglądanie. Cześć!